Cześć, dzisiaj znowu w komplecie, czyli jest Adam. W dzisiejszym materiale chcę odwiedzić budynek znajdujący się za naszymi plecami. W sumie na razie mało o nim wiemy, więc dopóki nie wejdziemy, to się nie dowiemy, co się tu znajdowało. Wygląda na ciekawy z zewnątrz, dach troszkę zniszczony, więc tam może być problem z poruszaniem, ale mam nadzieję, że uda się coś znaleźć ciekawego i odkryć jakąś fajną tajemnicę związaną z tym obiektem. Zapraszamy na film. Wina, że tutaj się nawet nie da, wiesz, za bardzo bezpieczny sposób wejść. Mamy jeszcze piec. Sufit w opłakanym stanie. No bo to jest podpigulkany ten budynek. W jakiś czas. Pamiątka pierwszej komuny. Co? Trzeba by zobaczyć od tej drugiej strony, jeśli tu się nie da wejść. Tu wszystko zawalone jest już. Ciekawe, w jakiej części jest podpiwniczony. Chyba jeszcze na górę, ale na górę to nie ryzykujemy, nie? A tam jest kolejne wejście, czy to okno było?
Bo tu są te legary, zobacz, widzisz? Zgnite, no. Tu jest zejście do piwnicy. Tu jest dobrze zachowany piec kochowy i to pomieszczenie w błazerii. Całe. Schody do piwnicy to jeszcze są takie w miarę zdrowe. Wyraźnie jeszcze widoczny napis na drzwiach K plus M plus B 2001 rok. Czyli mamy pewność, że 19 lat temu ktoś ten napis napisał. 19 lat to sporo czasu. Ten budynek mógł w sumie do takiego stanu się doprowadzić, będąc zupełnie już niezamieszkałym, opuszczonym. Po drugiej stronie, te cegły, co widzisz, jakieś ścianki działowe tam u góry, tam jest już wszystko zawalone. Nawet te cegły ze ścianek. Znaczy, moim zdaniem ten budynek postoi jeszcze 3-4, max 5 lat i runie.